to właśnie Tom Hilde na naszych ekranach, ale teraz ściskamy kciuki. Jakub Kot, tak się zastanawialiśmy. No ciekawe, jak państwo, jakie jest państwa zdanie na ten temat, które miejsce dzisiaj Polacy mogą zająć, skaczący w tym no, bardzo eksperymentalnym zestawieniu. Kot, Zapotoczny, Miętus, Bachleda. Bachleda i Miętus powinni skoczyć daleko. Teraz Jakub Kot, nieźle. Wczoraj nie udało się Jakubowi zakwalifikować do konkursu. Teraz 119 metrów. Niezły skok Jakuba Kota. Przypomnę, 20-letni skoczek z Zakopanego. A w tym sezonie startował w zawodach Pucharu Świata. 35 był w Oberstdorfie. W ubiegłym sezonie próbował także swych sił. 45 w Zakopanem. Jakub Kot najczęściej my. Spowoduje, że ręce złożą nam się do oklasków. Andrzej Zapotoczny, 18-letni skoczek z połączonych klubów AZS-u na Krakowie, AWF-u Zakopane. Uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów ze Sztrumskiego Plesa w ubiegłym roku, gdzie nasi juniorzy zajęli brązowy trzecie miejsce. O nie, nie, nie. Zapominamy szybciutko o tym skoku. 112,5 metra zaledwie. No i ciężko będą musieli odrabiać te straty. Gorąco liczymy na Grzegorza Miętusa i Marcina Bachledę, na tych dwóch naszych z tej grupy chyba najbardziej doświadczonych w tej chwili skoczków. Przy czym biorąc pod uwagę wiek Grzegorza Miętusa, który będzie skakał w trzeciej grupie, niespełna 17 lat. No ale 22 miejsce w Oberstdorfie wczoraj, 20 Grzegorz Miętus tu w Klingenthal, a więc punktujący w tych dwóch zawodach, w których startuje, zwycięża w zawodach Pucharu Kontynentalnego. To o czym świadczy, że jest potencjał, jest talent. Polacy w tej chwili na 5. miejscu, a więc Japończycy nas wyprzedzają. Włosy drugi w Oberstdorfie wczoraj. 20 miejsce, 135 metrów w pierwszej serii Grzegorz Miętus, 125,5, a ten chłopak ma przecież niespełna 17 lat. 20 lutego skończy dopiero 17 lat. No, Grzesiu, i fruniemy za czerwoną kreską oznaczającą punkt konstrukcyjny. No to chyba w dwóch skokach. No, nie poszło tym razem Grzegorzowi. Nie poradził sobie zupełnie w tych warunkach. 99 metrów, mocny wiatr z tyłu, widzą państwo, dodatnie punkty. Bardzo, bardzo słabo. To praktycznie przekreśla nasze szanse na awans do pierwszej ósemki w dzisiejszym konkursie. Przyznam się szczerze, że sam gorąco liczyłem na dobry skok Grzegorza Miętusa. Myślę, że pobudził nasze apetyty swoimi dobrymi występami. Minus 0,4. Łączna nota. Jesteśmy na 10. miejscu w tej chwili. A Marcin Bachleda. No, ściskamy kciuki, aby dobrym skokiem zakończyć nasz udział w tym dzisiejszym konkursie. Zobaczmy, tutaj zachwiało, musiał korygować swój lot Marcin Bachleda. No i przeciętnie bardzo. Niemniej, jak widzimy, humory polskim kibicom dopisują. 115,5 metra. No i myślę, że my powinniśmy mieć... tutaj powinniśmy się raczej chyba baczniej przyjrzeć naszym reprezentantom, w sensie takim, dobrze, no mamy tę naszą pierwszą kadrę, która w tej chwili wyleciała, jest już w Vancouver. Adam Małysz dolatuje do kolegów jutro, no ale kiedy nie ma tej naszej podstawowej kadry, ta reszta spisuje się słabo. Pomijam już Grzegorza Miętosa, który indywidualnie spisał się bardzo dobrze. W tej chwili Polacy są na 9. miejscu, na prowadzeniu Norwegowie, na 2. miejscu najprawdopodobniej będą Niemcy. Tak, na 2. miejscu Niemcy, na 3. Austriacy. Polacy kończą tę rywalizację na miejscu 10. i na pierwszej serii. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a później rywalizacja finałowa.